zespół Lotus Renault pokazał swój nowy bolid, z którym wiąże wielkie nadzieje na przyszły rok, na najbliższy sezon. Bolid wygląda bardzo dystyngowanie, bo jest pomalowany na czarno-złoto. Nawiązuje do słynnej marki wyścigowej z lat 60. czy 70. No to jest doskonale znana firma dla fanów wyścigów Lotus właśnie. Kubica mówił o tym, że dobrze by było, gdyby równie szybko jechał, jak ładnie wygląda. Zobaczymy, czy tak będzie. Natomiast polski kierowca mówił o tym, że jakby dane z fabryki, z tunelów testów aerodynamicznych, z komputerów, z analiz takich komputerowych, to wynika, że ten samochód nie będzie zły. Znaczy tak powiało optymizmem. Na pewno w tym nowym bolidzie kilka ważnych rzeczy będzie, tak jak prawdopodobnie w wielu innych. Na przykład wraca mechanizm KERS, który będzie przyspieszał samochód wybranym przez kierowcę w tym momencie. To, co wiąże się z tym, że ponieważ jest to ciężkie urządzenie jak i zajmuje trochę miejsca, a tymczasem w związku z zakazem tankowania i powiększonymi zbiornikami tego miejsca jest mniej, dla inżynierów było to trudniej, żeby jakby wpakować, umiejscowić ten KERS w samochodzie, w związku z tym wymiary jakby zewnętrzne są trochę inne niż były. Poza tym jest piękne skrzydło z takim właśnie akcentem czerwonym firmy Total, która jest właśnie sponsorem Renault. Te skrzydło będzie tylne, będzie ruchome. Kierowca będzie mógł nim operować tak, żeby zmniejszać lub zwiększać docisk podczas kwalifikacji chyba dowolnie, a w czasie wyścigu w konkretnych sytuacjach na okrążeniu. No i co? No i to wszystko właściwie.